Cześć, witajcie. Dawno nie było żadnego filmiku, a w tym czasie nabiliście ponad 1000 subskrypcji, za co bardzo wam dziękuję. I jest to bardzo motywujące dla mnie. No i tak dalej. Ale przejdźmy już do tematu głównego. Zmienimy tylko scenerię. A więc mamy tutaj bardzo miłego kreacjonistę, który mówi o drugiej zasadzie termodynamiki. Uważa, że ta zasada przeczy możliwości powstania życia samoodrzutnie, przeczy możliwości ewolucji kosmosu oraz przeczy możliwości ewolucji życia. Więc przyjrzyjmy się temu, ale najpierw zobaczmy definicję drugiej zasady termodynamiki. Tak, mamy tutaj kilka definicji. Najważniejsza jest ta na górze, która mówi, że w układzie zamkniętym wszystkie zjawiska dążą do wzrostu entropii. To znaczy, że na przykład, kiedy włożymy kostkę lodu do garnka z wodą, ta woda odda swoje ciepło kostce lodu, ona rozpuści się i po jakimś czasie w całym tym garnku będziemy mieli wodę o takiej samej temperaturze. Tu najważniejsze jest słowo zamknięte. Druga zasada termodynamiki mówi o układach zamkniętych, odizolowanych od otoczenia. Kreacjoniści pomijają to i rzucają drugą zasadę termodynamiki wszędzie, gdzie im pasuje, co rodzi pewne problemy. Gdyby druga zasada termodynamiki brzmiała właśnie tak, że każdy układ dąży do wzrostu entropii, czyli zwiększenia chaosu, to żylibyśmy w otoczeniu rzeczy, które ciągle łamią drugie prawo termodynamiki. Na przykład woda w jeziorze, która na różnych głębokościach ma różną temperaturę. No nikt o zdrowych zmysłach nie powie, że woda w jeziorze wszędzie ma tę samą temperaturę. No wiedzą to doskonale choćby hodowcy ryb. Prawda, w zimę w różnych zbiornikach wodnych woda na górze zamarza, na dole jest temperatura, która pozwala przetrwać rybom i innym zwierzętom żyjącym w wodzie. Gdyby druga zasada termodynamiki mówiła o wszystkich układach, takie jezioro łamałoby ją, byłoby to bez sensu. Natomiast życie w takich warunkach byłoby w ogóle niemożliwe. W nieco poetycki sposób opisał to Jerzy Dzik w swojej książce. W 1944 roku fizyk Erwin Schrödinger zauważył, że układ żywy utrzymuje lub zwiększa swoje uporządkowanie. Pozornie na przekór drugiej zasadzie termodynamiki, głoszącej, że w trakcie procesów fizykochemicznych nieuporządkowanie, entropia, układu wzrasta. W rzeczywistości entropia obiektów żywych maleje kosztem wzrastającego nieuporządkowania ich otoczenia. W pewnym sensie żywią się one entropią środowiska. W rzeczywistości do organizmów żywych wciąż dopływa energia czy materia, ponieważ nie są one układami zamkniętymi. Są układami otwartymi, przez które cały czas następuje wymiana materii. Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie. Mamy tutaj jakiegoś jednokomórkowego eukariota, powiedzmy, że to jest ameba. Ona przez swoją błonę wchłania związki organiczne, powiedzmy jakiegoś pantofelka. Następnie są one trawione w lizosomach. I potem glukoza jest transportowana do mitochondriów. Tam następuje proces oddychania. W naszych organizmach pozyskujemy energię przez spalanie skomplikowanej cząsteczki glukozy przy udziale tlenu. Rozkłada się ona na dwutlenek węgla i wodę, a przy okazji energię. Energia następnie jest związana w cząstkach ATP, czyli adenozynotryfosforanu. Potem z mitochondriów jest rozprowadzana po całej komórce, ponieważ cała komórka potrzebuje energii, a oddychanie tlenowe następuje tylko w mitochondriach. Kiedy komórka potrzebuje wykonać jakąś pracę, ATP się rozpada i dzięki temu pozyskiwana jest energia. Czyli można powiedzieć, że kosztem wzrostu entropii tej cząstki organizm pozyskuje energię i wykonuje jakąś pracę. U roślin wygląda to bardzo podobnie, tylko przedtem następuje jeszcze fotosynteza, czyli stworzenie cząsteczki glukozy przy pomocy energii świetlnej. Tak więc, co dość przewrotne, to właśnie dzięki drugiej zasadzie termodynamiki możliwe jest życie. Dzięki niej organizmy mogą rozkładać związki i pozyskiwać energię oraz magazynować ją w innych, co jest niezbędne dla życia. A co by było, gdyby druga zasada termodynamiki brzmiała faktycznie tak, jak mówią kreacjoniści? No cóż, wyobrażam sobie taki świat, gdzie powiedzmy Bóg stwarza fizykę właśnie w ten sposób, tworzy człowieka, no i ten człowiek jest martwy. Ponieważ fizyka nie
daje mu szansy, żeby przeprowadzać te wszystkie procesy chemiczne. Co byśmy nie zrobili, mamy wzrost entropii, czyli niemożliwe jest pozyskanie energii. No cóż, zawiedziony Bóg odchodzi, a organizm tego człowieka degraduje się do pojedynczych atomów, czy nie wiem, co tam uważają kreacjoniści. No nieciekawa wizja, więc nie wiem, jak widzą to kreacjoniści, bo ewentualnie można by założyć, że człowiek jest utrzymywany przez jakąś boską siłę, na przykład duszę, tylko że wtedy musielibyśmy być konsekwentni i uznać, że skoro to nie metabolizm nas utrzymuje przy życiu, nie musimy na przykład jeść. W dodatku nie każdy wierzący wierzy w to, że zwierzęta i rośliny także mają duszę, więc co z tym faktem zrobić? Nie wiem. Oczywiście jest jeszcze tajemnicza siła życiowa wymyślona w XVI wieku, która miałaby odróżniać obiekty żywe od martwych. Ale w tym momencie tego typu koncepcji na poważnie nie bierze... No dobra, świat naukowy na poważnie nie bierze tego typu koncepcji. Wyjaśnijmy dlaczego. Pomysł siły życiowej wziął się stąd, że coraz bardziej zdawano sobie sprawę ze skomplikowania procesów zachodzących w organizmach, a jednocześnie nie umiano przeprowadzić syntezy związków organicznych. Więc uznano, że poza organizmem jest to niemożliwe, a za te wszystkie procesy chemiczne odpowiada właśnie tajemnicza siła życiowa, dzięki której można syntetyzować związki organiczne. Ta koncepcja została obalona w 1828, kiedy udało się otrzymać mocznik w laboratorium. W dodatku dzisiaj tego typu koncepcje nie mogą dostać miana nawet hipotezy, ponieważ nie można ich sprawdzić, nie są weryfikowalne, więc dla nauki się nie liczą. W dodatku trzeba by było stwierdzić, że mutacje polegające na duplikacji fragmentów chromosomów czy genów są niemożliwe, a w laboratoryjnych hodowlach takie mutacje są odnotowywane, więc mamy dowód, że możliwa jest komplikacja genomu z pokolenia na pokolenie. To oznacza, że ten punkt możemy wykreślić. Warto też zauważyć, że kreacjonistyczne argumenty oparte o drugą zasadę termodynamiki nie mówią o ewolucji. Nie mogą o niej mówić, bo gdyby dotyczyły one żyjących teraz istot żywych, to musielibyśmy założyć, że te organizmy nie starzeją się, a rozpadają na skutek wzrostu entropii, co jest absurdalne. Jedyne, co mogą powiedzieć kreacjoniści, tak, żeby nie kolidowało to z tym, co obserwujemy na co dzień, to, że druga zasada termodynamiki nie pozwala na samorzutne powstanie życia, co też nie ma podstaw naukowych, ale o tym za chwilę. Więc ja nie widzę problemu, bo mogłabym spokojnie przyjąć, gdyby były dobre argumenty, że życie nie mogło powstać samo na Ziemi, że ktoś się stworzył, a potem ewolucja potoczyła się dokładnie tak, jak mamy to udokumentowane i udowodnione. To nie jest ze sobą sprzeczne, przynajmniej dla mnie, tak? Nie wyklucza się. Możliwe jest, że jakaś siła stworzyła komórkę, a potem ona wyewoluowała tak, jak widzimy to w zapisach kopalnych i jak widzimy to przez genetykę. Co do możliwości samorzutnego powstania życia, ja przypominam, że naukowcy nie są idiotami i nie tworzą swoich teorii w oderwaniu od praw fizyki. Dlatego właśnie wszystkie hipotezy mówiące o powstawaniu życia typują takie miejsca jak kominy hydrotermalne, płytkie nasłonecznione sadzawki albo tereny o dużej aktywności wulkanicznej, takie jak obecny Park Narodowy Yellowstone. Do wszystkich tych miejsc cały czas dostarczana jest energia, co pozwala na skomplikowanie się materii i złożone reakcje chemiczne. Także moim zdaniem ten punkt też możemy wykreślić. Zresztą przypominam jeszcze mój filmik o biogenezie. A co z ewolucją wszechświata? No, przypominam, że fizyka nie składa się z jednej zasady termodynamiki. Mamy tu szereg praw i oddziaływań, które trzeba wziąć pod uwagę. Takimi głównymi, które są powodem ewolucji wszechświata, to oddziaływanie silne, oddziaływanie słabe, elektromagnetyzm i grawitacja. I pamiętajmy, że ewolucja wszechświata to co innego niż ta ewolucja biologiczna. To po prostu gromadzenie się masy w jednym miejscu.
za to odpowiedzialna jest przecież grawitacja. Ale jeżeli jest jakiś fizyk, kreacjonista, który uważa, że to niemożliwe, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobił fizyczno-matematyczny model, który wykazuje, że biorąc pod uwagę wszystkie prawa fizyki, ewolucja wszechświata jest niemożliwa. Tylko w ten sposób można dowieść takim twierdzeniom. To jest nauka, nie walka na słowa. Tutaj potrzebujemy twardych danych. Więc jeżeli jest taka osoba, no to prawdopodobnie Nobel czeka. Jeżeli chodzi o termodynamikę i ewolucję, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. No i kciuk do góry, subskrypcja i Instagram, Facebook i tak dalej. Na razie. Źle. A za te wszystkie... A za te wszystkie procesy chemiczne,